Jeszcze nie tak dawno, niespełna 80 lat temu, to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Stał tu most Kłodny, czyli przeprawa łącząca lewobrzeżną część Szczecina z Łasztownią. Most Kłodny został zbudowany na przełomie XV i XVI wieku, posiadał 5 przęseł i służył jedynie jako kładka komunikacyjna ze znajdującą się na Łasztowni rzeźnią miejską. Nie nadawał się do przejazdu wozów. Po środku mostu znajdował się przepust dla statków. W latach 1907-1909 stary most drewniany został wyburzony, zaś kilkadziesiąt metrów w dół rzeki wybudowano nowy, żelazny. Nowy most został nieco przesunięty i poszerzony, celem poprowadzenia nim torów tramwajowych ówczesnej linii numer 5. W 1945 roku most został wysadzony przez wycofujące się z miasta wojska niemieckie, a jego części prawdopodobnie przewieziono do Bytowa na Kaszubach. Teraz to miejsce w niczym nie przypomina niemieckiego Szczecina. Jest jednak szansa na to, by odbudowano dawną przeprawę, która po wojnie nigdy nie została wskrzeszona. Obecnie Urząd Miasta Szczecina planuje ogłosić przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej dla nowego mostu Kłodnego, który miałby połączyć lewobrzeże z wyspą Łasztownia. Realizacja inwestycji nie będzie jednak możliwa bez pozyskania funduszy zewnętrznych. Przewidywana wartość nakładów inwestycyjnych na budowę nowej przeprawy mostowej wraz z nową linią tramwajową i przebudową innych dróg wynosi bowiem blisko 353 miliony złotych. Łasztownia posiada obecnie dwa połączenia drogowe z lewobrzeżną częścią miasta z mostami nad Odrą. To ulica Energetyków oraz trasa zamkowa, którą zbudowano na miejscu omawianego wcześniej mostu Kłodnego w latach 1978-1996. Druga z wyżej wymienionych tras ma jednak wyłącznie tranzytowy charakter, wobec czego z Łasztowni do centrum miasta można dojechać właściwie tylko przez most Długi w przebiegu ulicy Energetyków. Dlatego też miasto od lat planuje zmianę tego stanu rzeczy poprzez odbudowę mostu Kłodnego. Nowa przeprawa miałaby powstać w bezpośrednim sąsiedztwie trasy zamkowej, łącząc Łasztownię z Nabrzeżem Wieleckim na Lewobrzeżu. Już w 2015 roku powstał projekt takiego mostu, którego długość zgodnie z założeniami projektowymi miałaby wynieść 150 metrów, natomiast wysokość pylonu 100 metrów. Wedle projektu, wraz z budową mostu przebudowę miałby przejść układ okolicznych dróg dojazdowych po obu stronach rzeki. Szczególnie duże będą zmiany przy lewym brzegu. Przed wjazdem na przeprawę zaplanowano rondo. W ramach aktualizacji dokumentacji zaprojektowane zostaną tam dodatkowe rozjazdy, by w przyszłości można było zbudować infrastrukturę tramwajową. Projekt mostu Kłodnego zakłada likwidację 3 z 5 łącznic trasy zamkowej. Zostaną tylko te umożliwiające zjazd w kierunku stoczni i wjazd od strony wałów Chrobrego. Ulica Nabrzeże Wieleckie zostanie zwężona, by na górnym tarasie nabrzeży, tuż nad bulwarami, można było postawić nową zabudowę mieszkaniową. Widać, że miasto ma w planach takie działania chociażby po obecnie budowanych nowych obiektach na Podzamczu. Wznoszony tam nowy budynek, apartamenty pod zamkiem 24, ma ślepe ściany skierowane w stronę Odry, co może sugerować, że w planach jest rozebranie sąsiadującej z budynkiem łącznicy trasy zamkowej i kontynuowanie zabudowy w kierunku bulwarów. Budowa mostu oznaczałaby rewolucję w układzie drogowym i sieci tramwajowej Szczecina.
Na moście Kłodnym znalazłyby się zarówno część drogowa, jak również fragment nowej linii tramwajowej, łączącej Lewobrzeże z rondem Portowców na Łasztowni. Zaplanowano także drogę rowerową oraz bardzo szeroki chodnik po stronie południowej, zapewniający widok na szczecińską Starówkę. Ale czy w takiej formie jak w projekcie z 2015 roku powstanie most, tego nie wiadomo. Obecnie rozpatrywana jest możliwość pozbycia się z projektu 100-metrowego pylonu, którego to zadaniem jest podtrzymywanie 24 lin, na których to z kolei podwieszona jest konstrukcja jezdni mostu. Zmiana konstrukcji nośnej mostu oznaczałaby konieczność wbicia się filarami w dno Odry, ale by to zrobić, miasto musiałoby uzyskać zielone światło od Wód Polskich w kwestii ingerencji w nurt rzeki i ewentualnego przewężenia toru wodnego. Zdania na temat samego pylonu oraz całej formy mostu wedle projektu z 2015 roku są podzielone. Są głosy, by wymienić go na filary posadowione głęboko w dnie Odry, ponieważ 100-metrowy pochylony żagiel jest zbyt wyraźnym akcentem w panoramie miasta i psuje jego zabytkowy charakter. Są również bardziej mu przychylne opinie, w których argumentem za postawieniem takiego 100-metrowego kolosa jest między innymi fakt, że most mógłby śmiało stać się symbolem współczesnego Szczecina budującego się znów nad terenami rzecznymi. Na posiedzeniu Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt Szczecińskiej Rady Miasta, Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji, zapytany o możliwość przeprojektowania mostu Kłodnego tak, by pozbyć się z niego pylonu, odpowiedział, że tak daleko idące zmiany w projekcie, jak usunięcie z niego pylonu i modyfikacja całej konstrukcji mostu, kosztowałyby prawdopodobnie około 12 milionów złotych. Wydanie takich pieniędzy byłoby według niego racjonalne tylko wtedy, gdyby prowadziło do oszczędności przy budowie mostu, czyli pozwalało wybrać tańszą metodę. Myślę, że miałoby to sens, gdyby Wody Polskie pozwoliły nam na budowę filarów w nurcie Odry, mówił prezydent Przepiera. Drugą istotną kwestią, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo w najbliższych latach do rozpoczęcia budowy mostu, są finanse. Według pierwotnych założeń, most Kłodny miałby być gotowy do 2028 roku. Na razie jednak miasto wciąż nie ma finansowania na jego realizację. Zgłaszamy się w różnych aplikacjach o dofinansowanie. Na razie nieskutecznie, przyznał prezydent Przepiera. W najbliższym czasie mają być podejmowane kolejne próby. Być może ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę prac budowlanych, ponieważ to daje większą liczbę punktów przy staraniach o dofinansowanie.